Szanowni Państwo, 81. rocznica wybuchu II wojny światowej przywołuje nam na pamięć bohaterów, tych, którzy polegli wówczas, ale przywołuje nam na pamięć także wielkie męczeństwo narodu polskiego. 6 milionów ofiar okupacji hitlerowskiej, niemieckiej i okupacji sowieckiej. I każe nam pamiętać o tym, dzięki czemu naród polski wygrał, dzięki czemu naród polski nie tylko przetrwał tę wojnę, ale potrafił po kilkudziesięciu latach odbudować niepodległe państwo polskie. I to były z jednej strony wartości chrześcijańskie i narodowe, to było z drugiej strony wychowanie patriotyczne tamtego pokolenia, które dało im siłę i moc walki, a potem przetrwania okupacji. Ale wreszcie była to także siła oręża polskiego i o tym musimy pamiętać. Musimy pamiętać o wychowaniu patriotycznym. Musimy pamiętać o dbałości o siłę armii polskiej, która broni naszych granic. I musimy pamiętać o tych, którzy polegli, bo ich pamięć tworzy historię niezbędną, byśmy byli w stanie odbudować naszą siłę i odbudować możliwość pamięci, działania na rzecz wolnej, niepodległej, suwerennej i sprawiedliwej Polski.